Kilka dni temu na konwencji Zjednoczonej Prawicy obóz rządzący przedstawił nową koncepcję rozwoju gospodarki. Program Nowy Polski Ład ma być w założeniu wielkim planem rozwoju całego kraju na przestrzeni następnych kilkudziesięciu lat. Na jakie aspekty wpływa, jakich rejonów życia dotyka, co da zwykłemu Polakowi i czy zmiany, jakie szykuje dla nas rząd, są na pewno czymś dobrym? W tym wideo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu na newsletter znajdziecie pod tym wideo. Festiwal obietnic. Tak w telegraficznym skrócie można by było podsumować inaugurację programu Nowy Polski Ład. Przygotowana przez obóz rządzący wielka reforma państwa ma być nowym kamieniem milowym w rozwoju naszego kraju. Już od kilku miesięcy spekulowano, co ma znaleźć się w założeniach tego dokumentu. Kilka dni temu wszystkie karty zostały odkryte i wiemy już, co w najbliższych latach planuje nasz rząd. W sumie wszystkich zadeklarowanych obietnic było ponad 100, ale dziś przyjrzymy się tym, które w mojej skromnej ocenie są najważniejsze dla nas, zwykłych ludzi. Pierwszą istotną zmianą jest podniesienie wydatków na służbę zdrowia i zmiana obliczania składki zdrowotnej. W skrócie, wydatki na służbę zdrowia zostaną podniesione, a ich finansowanie ma zostać pokryte z opłat osób, które zarabiają więcej, ponieważ składka zdrowotna będzie obliczana proporcjonalnie do zarobków, a nie tak jak dotąd miało to miejsce na zasadzie ryczałtu. Osoby zarabiające najmniej nie odczują więc tej zmiany. Najbardziej dotknięci zostaną ci, którzy zarabiają powyżej 6000 zł brutto, gdyż od mniej więcej tego progu opłata na składkę zdrowotną zostanie nominalnie podniesiona. Kolejnym znaczącym i w mojej opinii pozytywnym rozwiązaniem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Tak samo zresztą jak podniesienie kwoty drugiego progu podatkowego z 85 na 120 000 zł. Ten akurat postulat był podnoszony już od kilku lat i w końcu, miejmy nadzieję, uda się go zrealizować. Każde przesunięcie progów zwolnienia podatkowego wzwyż jest dobrym rozwiązaniem. Mniej zapłaconych podatków to więcej pieniędzy w kieszeni każdego z nas, a gdy człowiek ma więcej pieniędzy, zazwyczaj je wydaje lub też inwestuje, pobudzając tym samym gospodarkę do rozwoju. Kolejnym plusem Nowego Polskiego Ładu jest zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych. Dla mnie jest to po prostu zaprzestanie okradania najbiedniejszych obywateli, którzy raz już zapłacili podatek, kiedy to byli aktywni zawodowo. Świadczenie emerytalne powinno być więc zawsze w pełni wolne od jakichkolwiek podatków. Obóz rządzący podjął więc decyzję, która i tak należy się każdemu mieszkańcowi tego kraju, ponieważ nie można opodatkowywać dwa razy tych samych pieniędzy. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych lekarstw po ukończeniu 70 roku życia. Wszystkie te zmiany są ważne, ale na pierwszy plan wysunęła się jednak polityka rodzinna. Rządzący poświęcili jej największą uwagę. Program 500+, pomimo że był ogromnym wsparciem, nie przełożył się jednak na ogromny wzrost dzietności polskich rodzin. Nadal nasz kraj znajduje się na równi pochyłej i zmierza do katastrofy demograficznej. Rządzący więc starają się jak tylko mogą zachęcić młode małżeństwa do posiadania większej ilości dzieci. Nowy Polski Ład zakłada więc dodatek w postaci 12 000 zł dla każdego drugiego i kolejnego dziecka, które się urodzi. Rodzice mają te pieniądze przeznaczyć na opiekę nad dzieckiem lub żłobek. To jednak nie koniec. Młode osoby, które zawrą związek małżeński, zwolnione będą z podatku dochodowego do 30 roku życia. Ponadto rodziny, które nie mają zdolności kredytowej, mają zostać wsparte kwotą do nawet 100 000 zł na zakup swojego mieszkania. Oznacza to, że nie będzie potrzeba wkładu własnego na zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, ponieważ państwo ma go zagwarantować. Ponadto rządzący poszli o krok dalej, chcąc premiować posiadanie potomstwa. Osoby z kredytami mieszkaniowymi miałyby otrzymywać 20 000 zł, kiedy urodzi im się drugie dziecko i nawet 60 000 zł, kiedy urodzi im się trzecie. Bardzo ciekawie wygląda również koncepcja budowy domów do 70 metrów bez żadnych pozwoleń, a jedynie na zawiadomienie.
Na chwilę obecną można tworzyć domy do 35 metrów na tego typu zasadach, więc zwiększenie tego limitu o drugie tyle jest bardzo dobrym w mojej ocenie posunięciem. Zmniejszy to w znaczący sposób koszty budowy budynków, które i tak są bardzo wysokie. Oprócz tego w wystąpieniu polityków znalazły się plany inwestycyjne dla Polski w nowe miejsca pracy, poprawa sytuacji rolniczej, inwestycje w oświatę, a zwłaszcza w kultywowanie tradycji, kultury poprzez dodatkową naukę historii Polski w szkołach, poprawę cyfryzacji w Polsce i wejście w bardziej przyjazne dla środowiska źródła pozyskiwania energii. Jednym słowem, praktycznie każdy aspekt życia został ujęty w tym dokumencie. Polski Nowy Ład ma być w swoim założeniu wielkim planem odbudowy Polski po pandemii. Jego założeniem jest budowa dostatku Polaków i wzniesienia ich na poziom życia naszych zachodnich sąsiadów. I teraz przyszedł czas na ocenę planów rządzących i próbę wyobrażenia sobie, jak wszystkie te założenia wpłyną na zachowanie przyszłych pokoleń. O ile podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, czy też podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych przyjmuję z otwartymi rękami, tak samo zresztą jak możliwość budowy własnego domu do powierzchni 70 metrów bez pozwolenia, o tyle inne założenia budzą we mnie spore wątpliwości. Cały nowy Polski Ład ma być wyrównywaniem różnic pomiędzy biednymi a bogatymi. I tak sobie myślę, gdzie zaczyna się w Polsce granica bogactwa? Bo według rządzących jest to 6 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę jakieś 4300. W tym miejscu kończą się benefity Nowego Ładu, a zaczyna się ponoszenie obciążeń z tytułu wyrównywania nierówności. Oczywiście na początku nie jest to wiele, ale im więcej się zarabia, tym większą składką zdrowotną, czytaj podatek, należy zapłacić. I teraz dopadła mnie taka myśl, że nowy system podatkowy nie premiuje ludzi ambitnych. Takich, którzy chcą mieć trochę więcej, ciężej pracować, aby kiedyś mieć lepsze życie lub zapewnić je swoim dzieciom. Przebicie się z poziomu najniższych zarobków do poziomu znacznie wyższego zaczyna być więc bardzo trudne. Łatwiej jest więc po prostu porzucić ambicje i pracować, ponieważ takie zachowanie jest bardziej opłacalne i premiowane przez państwo. Drugą sprawą jest polityka rodzinna, jaką proponują rządzący. Jako mąż i ojciec trójki dzieci mogę tutaj chyba zabrać słowo. Po przeczytaniu założeń programu dotyczących polityki socjalnej wcale nie podskoczyłem z radości. Zobaczyłem natomiast ogromne rozdawnictwo pieniędzy i niszczenie zasad ekonomii. Krytycznie odnoszą się do pomysłu zerowego wkładu własnego z jednej prostej przyczyny. Kredyty trzeba z czegoś spłacać, a jeżeli dana rodzina nie może odłożyć pieniędzy na wkład początkowy, to jak będzie mogła go spłacać? Jedynym rozwiązaniem będzie premia od państwa w postaci 20, a następnie 60 tysięcy złotych na drugie i trzecie dziecko. Skąd jednak rząd ma wziąć pieniądze na tego typu program? Jedynym rozwiązaniem jest jeszcze większe zadłużenie państwa poprzez wypuszczenie obligacji Skarbu Państwa, które będą następnie skupowane za świeżo wydrukowane pieniądze przez Narodowy Bank Polski po minimalnym procencie. Taktyka ta wraz z wysoką inflacją ma zdewaluować dług i wprowadzić nas w złote czasy. Czy jednak tak się stanie? Szczerze wątpię. Rządzący nie potrafią zrozumieć jednej prostej zasady. Kolejne programy socjalne wcale nie poprawią sytuacji, czy to ekonomicznej, czy demograficznej naszego całego kraju. Potrzeba zmian, które dadzą jednostce jak najwięcej wolności, a główną rolą państwa ma być właśnie zapewnienie tej wolności i warunków do rozwoju. Gdyby państwo poprzez swoje działania sprawiło, że jedna pensja wystarczałaby na utrzymanie rodziny w Polsce, to Polacy na pewno decydowaliby się na więcej dzieci. Teraz jednak dochodzimy do momentu, w którym w imię równania różnic pewne grupy społeczne są premiowane bardziej od innych. Paradoksalnie w imię wyrównywania różnic. Jak wspomniałem wcześniej, sam mam trójkę wspaniałych dzieci i dobrze wiem, że żaden żłobek czy nawet opiekunka nie zaopiekuje się moim dzieckiem tak dobrze jak moja żona. Dlatego część z pomysłów rządzących popieram, a część krytykuję, ponieważ nie tędy droga. Pamiętajmy jednak, że nowy Polski Ład to jedynie wytyczne, które mogą, ale wcale nie muszą wejść w życie. Kiedyś premier Beata Szydło chciała wskrzesić żeglugę rzeczną w naszym kraju, a premier Mateusz Morawiecki mówił, że w 2022 po polskich drogach będzie jeździć 1 000 000 elektrycznych samochodów. Dlatego też kolejny wielki plan odbudowy państwa traktuję na razie z dystansem, ale bacznie się mu przyglądam, ponieważ pokazuje on kierunek, w jakim zmierza polityka naszego rządu. Pamiętajcie,
Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Jak potoczy się historia? Czas pokaże. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jest to pewna nowość na kanale i jestem ciekaw, czy chcecie więcej tego typu tematów. Jeżeli tak, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.